Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę kolejną część, jak wykonać koronkę koniakowską. Ten wzorek już mamy, ten również, ten wzorek również wykonaliśmy i wykonaliśmy te ostatnie kwiatuszki. Dzisiaj pokażę obróbkę i przypięcie ostatnich kwiatuszków. Ten wzór kwiatka pokazywałam we wcześniejszych filmikach, więc proszę przygotować sobie 12 takich kwiatuszków i pokażę, jak je przypiąć. Ja wykonuję koronkę z grubszej nici, jest to Muza 20, jest to grubsza nić. Część koronki mam już obrobione, żeby pokazać więcej, więc wpinamy się do środka tego kwiatka, tutaj. Ja już mam, więc przypinam się wyżej i robimy raz, dwa, trzy, oczka łańcuszka. I wpinam się zaraz za tym uszkiem. I robię słupek. Teraz tutaj było 12 słupków, więc wpinamy się co czwarty półsłupek. Raz, dwa, trzy. Oczka łańcuszka i co czwarty półsłupek. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I wpinamy się równo tutaj. Cyk, cyk, cyk i tutaj się wpinamy. I mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć słupków. Raz, dwa, trzy, oczka łańcuszka. Wkuwamy się w górną część kwiatka. Robimy jeden słupek. Raz, dwa. W tym samym miejscu robimy drugi słupek. Raz, dwa. I znów robimy słupek, czyli trzy słupki w jednym miejscu. I znów raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I znów cztery półsłupki. Wkuwamy się w czwarty. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj w tym rzędzie mamy jeden bąbelek, więc wkuwamy się w ten jeden bąbelek i robimy słupek. I znów raz, dwa, trzy.
tak jak już mówiłam, w górnej części kwiatka 3 słupeczki. I wkuwamy się w bąbelek, robimy słupek i znowu raz, dwa, trzy, wpinamy się za tym uszkiem. Pamiętajmy, że na górnej części kwiatuszka robimy 3 słupki.
Ja tutaj dalej już mam zrobione, żeby po prostu nie przedłużać czasu. Sprawdzamy, czy wszystko jest ok. Obróbka już jest. Ja muszę tą niteczkę urwać, żeby pokazać, jak zaczynać. Panie nie muszą urywać niteczki, tylko poprowadzić dalej. Się będę wkuwać tutaj. I robimy raz, dwa, trzy, cztery. Oczka łańcuszka. I wpinamy się między słupki. Jeżeli mocno, mocno zbijamy łańcuszek, możemy wykonać 5 oczek łańcuszka. I łańcuszek wpinamy między każdy słupek. I wpinamy się. Teraz przy tym tutaj zejściu robimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wkuwamy się tutaj. Robimy dwa, trzy oczka łańcuszka. Wchodzimy tutaj, czyli nad tym słupeczkiem robimy malutką tylko malutkie uszko tutaj. I znów. Raz, dwa, trzy, pięć. I znów się wkuwamy. Ups, za daleko. Jeszcze raz pokażę.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wkuwamy się między słupek. Tutaj robimy tylko trzy oczka łańcuszka, wkuwamy się tutaj i znów wychodzimy z obróbką na następny kwiatek. Ja pokażę kolejny etap. Muszę oderwać niteczkę. Jak przypinać te kwiatuszki. Ja się wkuję w górną część i robię raz, dwa, dwa oczka łańcuszka i jeden słupek, jedno oczko łańcuszka i wpinam się w uszko. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, jeden słupek, jedno oczko łańcuszka i wpinam się w uszko. Raz, dwa, trzy. Słupek. Jedno oczko łańcuszka. I wpinamy się. Tym wzorkiem też można zakończyć koronkę, jeżeli ktoś by chciał mniejszą. Raz, dwa. Dwa oczka łańcuszka. Trzy, cztery. Wkuwamy się tutaj w ten środek kwiatuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. Wkuwamy się w to samo uszko. I znów robimy raz, dwa, trzy, słupek, jedno oczko łańcuszka i spinamy się. Raz, dwa, trzy. Tutaj zostawiamy i wkuwamy się. Trzecie uszko. Raz, dwa. Trzy oczka łańcuszka. Słupek. Spinamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Oczka łańcuszka. I wkuwamy się tuż obok tego zapięcia. 3, 4 i spinamy w tym samym miejscu.
Tutaj mi wystają niteczki, ale za chwilę je schowam. I znów. Raz, dwa, trzy. Słupek. Jedno oczko. I spinam. Raz, dwa, trzy. W tym samym uszku słupek, jedno oczko łańcuszka i spinamy. Raz, dwa, tutaj, jeden, dwa, trzy, trzy od końca, zostawiamy, tutaj robimy łańcuszek, raz, dwa, trzy, cztery, spinamy się z kwiatkiem i zapinamy. Teraz robimy raz, dwa, trzy, słupek, jedno oczko i wkuwamy się tutaj. Te trzy uszka zostawiamy. Raz, dwa, trzy. I wkuwamy się w następny kwiatek. I znów raz, dwa, trzy. Słupek. Łańcuszek i wkuwamy się. I znów robimy. Raz, dwa, trzy, cztery. I łączymy się z kwiatuszkiem. Powstaje taki wzorek. Jeszcze raz pokażę. Trzy oczka łańcuszka, słupek, jedno oczko, spinam. Raz, dwa, trzy. Trzy oczka łańcuszka, słupek i spinamy. Ups. I teraz raz, dwa, trzy, cztery. Przypinamy kwiatek. Raz, dwa, trzy, cztery. W tym samym miejscu
zamykam. I robimy łańcuszek, słupek, jedno oczko i spinamy. Raz, dwa, trzy. Oj, muszę uprać. Za wcześnie przypięłam kwiatek. Jeszcze jedno. Spinamy raz, dwa, w trzecim, a ja przypięłam w czwartym. Raz, dwa, trzy, cztery. Spinamy. Spinamy. Tutaj te trzy zostawiamy. Raz, dwa, trzy. I wpinamy się tutaj. Tutaj muszą nam trzy uszka zostać. Dwa duże i jedno maleńkie. Jeden wyciek. Raz, dwa, trzy, cztery. I spinamy się z kwiatkiem. Jak policzymy? Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj tych wzorków musi być 8. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. W kolejnej części pokażę, jak zakończyć koronkę koniakowską.